Dzień dobry, kochani. Witam Państwa w pierwszą środę nowego roku 2023. Dzisiaj mamy 4 stycznia i dzisiaj planowałam na dzisiaj takie nowe otwarcie sezonu kocich pogaduszek. Ale jak to z noworocznymi planami bywa, nie do końca mi się to udało. Chciałam się z Państwem spotkać, znaczy ja, Patryk, butelka szampana, dwa wygodne fotele i temat na rozpoczęcie naszych takich kospolowych kocich pogaduszek to jest podsumowanie roku poprzedniego, czyli 2022. Oczywiście w kontekście kocim, naszych kotów, różnych kotów, sytuacji kotów i nie tylko w naszej rodzinie, ale w ogóle ragdoli, kotów różnych, prawa o kotach, czyli sytuacji prawnej kotów, ale nawet i szerzej, czyli to, co się działo w naszej rodzinie, to, co się działo w naszym mieście, kraju, Europie, świecie i tak dalej. To miał być taki bardzo obszerny materiał podsumowujący zeszły rok. Dlaczego mi nie wyszło? Bo podeszłam jak zwykle zbyt ambitnie i nie przewidziałam prostych sytuacji, a mianowicie tego, że Patryk został dzisiaj bez kuriera, który miał zabrać od nas dwa koty, które rozpoczynają podróż do Stanów Zjednoczonych. No i na pewien odcinek drogi transportu zabrakło, więc musiał koty spakować do kontenerków, powiedzieć swojej żonie, że sorry, wybacz, ale taka praca. I z kotami właśnie wyszedł. No więc, ale jeszcze dodatkowo wpadka była druga, bo Mikołaj, czyli mój drugi syn, ten starszy ze średnich, obiecał pożyczyć mamie odpowiedni sprzęt techniczny do takiego fajnego nagrania, bo miało być tak perfekcyjnie, czyli super światło, dźwięk, mikrofon podpięty i tak dalej, i taki super mikrofon, a mikrofon nie działa. No więc ja mówię, dobra, to dzisiaj odpuszczam te ambitne plany, przełożę je, no może nawet nie obiecam, że na przyszły tydzień, bo to jak obiecam, to znowu nie wyjdzie, ale na najbliższy wolny termin, kiedy nam się to uda wszystko zgrać, czyli będzie i Patryk, będę i ja, będziemy zdrowi, w dobrym nastroju, otworzymy tą butelkę szampana i będziemy tak ten 2022 rok podsumowywać. Kolejne kocie pogaduszki, na które Państwa zapraszam serdecznie, już będą tymi... Oj, siedzę przy... Momencik, teraz sama się pogubiłam, jakie mam hasło do komputera. Proszę mi nie podglądać. Bo jak odbija się światło, to ja nie mam... Właśnie z tym sprzętem dzisiaj kiepsko wyszło, więc podświetla mnie tylko światło z monitora. Więc kolejne kocie pogaduszki, na które Państwa serdecznie będę chciała, znaczy które zapraszam, to jest nasze znowu we dwójkę, usiądziemy z Patrykiem i powiemy, jakie mamy plany, kocie plany na ten rok 2023. Poruszymy kilka ciekawych tematów, będzie i o kotach, no bo to kocie pogaduszki, ale też i o naszej rodzinie, o planach na pierwszy kwartał, na późniejszy, o kociakach i w którym kierunku zamierzamy zmierzać, czyli z których linii możliwe, że zrezygnujemy, na których się oprzemy. No tak bardziej już konkretnie, bardziej o kotach, ale w którym kierunku tak naprawdę rozmowa będzie rozwijała się, to nie wiem, bo planuję to nagrywać bez cięć, bez jakiegoś montażu, jeszcze nie na żywo, bo oboje z Patrykiem mamy sporą tremę do takich nagrań, żebyśmy tak po prostu puścili i tyle ludzi nas miałoby oglądać, a zasięgi na Facebooku mamy spore. No więc jak damy jakąś wtopę, nie wiem, przejęzyczymy się albo no cokolwiek,
cokolwiek, no to żeby później nie poszedł jakiś hejt, że powiedzieliśmy to i tamto i ojejku. Teraz udaje się utrzymać na tym kanale naszym facebookowym taką naprawdę fajną, miłą atmosferę i będę starała się tych w top unikać. Czyli tak, powiedziałam, że dzisiaj miało być, ale nie ma. Za to ja jestem, bo tak się umawiałam z Państwem. A właśnie, organizacyjnie, kiedy ja jestem dostępna? Jeżeli wejdziecie, chcecie się ze mną spotkać i porozmawiać, to przypominam, że ja naprawdę w tej chwili mam sporo wolnego czasu. Tak sobie ten czas staram zbilansować na czas i swój prywatny, i czas rodzinny, i ten czas koci. I mieć z Państwem też możliwość takiego swobodnego, bez pośpiechu, bez takiego technicznego i takiego... No tak niepospiesznie po prostu zwyczajnie sobie pogadać, to przeznaczyłam sobie aż 3 dni w tygodniu. Jestem dostępna w każdą środę od 13 do 19 online. Tak samo jestem dostępna od 13 do 19 w każdy piątek online, a czy może niekoniecznie musicie Państwo łączyć się ze mną na wizji, możecie po prostu zwyczajnie zadzwonić. Ale mam tam od 13 do 19, nie zajmuję się niczym innym, no może bez przesady niczym innym, ale priorytetem jest odbieranie od Państwa telefonów i odpowiadanie na Wasze pytania, jakiekolwiek one by nie były. Jeżeli chcecie porozmawiać o... Znaczy, no nie rozmawiajmy poza tematami kocimi. No, mają to być kocie pogaduszki online ze mną, ale na kocie tematy o polityce, o kryzysie, o tym czy o tamtym, to nie chciałabym rozmawiać. Nie to, że nie mam swoich poglądów, jakże oczywiście, że mam, ale utrzymujemy miłą, sympatyczną atmosferę tutaj na tym kanale i tych tematów nie poruszamy. Więc od 13 do 19 jestem dostępna. Nie musicie za to płacić. Fajnie by było, gdybyście się ze mną umówili przez formularz zgłoszeniowy i powiedzieli, jaki temat Was interesuje. Wtedy po prostu lepiej się przygotuję. Są tematy, do których na pewno nie jestem alfą i omegą w każdej dziedzinie, więc są rzeczy, gdzie nie chciałabym się być zawstydzoną, że powinnam wiedzieć, a jeszcze nie wiem. Więc jeżeli jest to jakiś temat taki poważniejszy, to po prostu wyślijcie formularz zgłoszeniowy, umówcie się ze mną na konkretną godzinę i wtedy mamy ten czas tylko dla siebie, aby na ten temat porozmawiać. Przyznam szczerze, że ostatnio, może to z uwagi na koniec roku, czy teraz początek roku, jestem zaskoczona, bo dzisiaj tylko jedna osoba do mnie zadzwoniła i to tak dosłownie, na, chyba raczej nie wiedząc, że jest to ta środa, czyli ten termin, kiedy ja jestem dla Państwa do dyspozycji. Gdybym ja mogła zadzwonić do kogoś, kto zupełnie bezpłatnie i zupełnie tak od serca mógłby mi... Znowu mi zgasło światło, przepraszam. Znowu nie. Widzicie, chyba jednak mam tremę, bo o prostych rzeczach nie pamiętam. Więc gdybym ja miała do kogoś możliwość tak zadzwonić, żeby mi wyjaśnił i ze mną porozmawiał o moich sprawach, mamma mia, to bym, no ja bym z tego korzystała. A jeżeli Państwo nie korzystacie, to tak się zastanawiam, czy ja nudna jestem, czy ja źle rozmawiam, czy ja Państwa kogoś zawstydziłam. Raczej myślę, że to jest okres między świętami a Nowym Rokiem i wiele osób wyjechało to na narty, a gdzieś z rodziną, albo po prostu wypoczywa. Ale dzisiaj tak jakoś, telefon był tylko jeden. Więc przypominam, jestem dostępna w środy, piątki online, czyli w ten sposób siadamy sobie i rozmawiamy. A rozmowa się jest fajna, taka indywidualna, bo teraz to mnie słyszą wszyscy Państwo, ale nie możecie mi zadać pytań, bo to nagranie nie idzie online. A jeżeli spotykamy się online, no to
Ja w każdym razie takie nagrania, takie spotkania bardzo lubię i Was do tego chętnie, bardzo, bardzo serdecznie namawiam. Czyli środy, piątki. Natomiast nie, co jaka to. Dobrze mówię, środy, piątki, a w sobotę zapraszam natomiast realnie do mnie do domu. To są te spotkania sobotnie, kiedy możecie do mnie przyjechać i już tak na żywo zobaczyć i moje kociaki, i dom, i rodzinę, i porozmawiać ze mną, i z Patrykiem. No, ale to już w wyznaczonych, konkretnych godzinach i też i bardzo przestrzegam, abyśmy się umawiali przez formularz zgłoszeniowy, bo wtedy rezerwuję sobie dla Państwa te 2 godziny, znaczy nawet nie 2 godziny, tak plus minus 1,5 godziny, bo następna rodzina przychodzi za 2 godziny, a ja jeszcze chciałabym czego się napić, zrobić siusiu, trochę się odprężyć, przypomnieć sobie, znaczy przygotować dokumenty dla innych ludzi lub kociaki, lub nie wiem, no coś po prostu muszę zrobić, także nie idealnie na styk 2 godziny, tylko 1,5 godziny, ale 1,5 godziny to jest naprawdę dużo. Jeżeli oczywiście przyjeżdżacie Państwo ze stawą, z kartką i zestawem pytań, bo jeżeli padają pytania, no proszę mi coś opowiedzieć o ragdolach, jakie są, to ja się zapowietrzam, bo temat jest tak szeroki, że zastanawiam się, co powiedzieć najważniejszego. Dlatego przed spotkaniami, tymi realnymi, w sobotę zawsze odsyłam do 2 książek, czyli do Kociego Mojo i do książki Nie dla psa kiełbasa pani Agnieszki. Przy okazji mówienia o książkach chciałabym mocno podkreślić, że na moich kanałach nigdzie nie będzie reklam, żadnych reklam. Niczego, nawet jak mnie pytacie, gdzie coś kupiłam, bo widzieliście jakieś fajne podusie kocie, jakiś drapak, jakieś zabaweczki, to ja odsyłam zawsze wiadomość, że przepraszam, ale nie ma żadnego lokowania produktu, nie ma jakichś ukrytych reklam. Ja nie kieruję, nie znam się na tym, nikt mi za to nie płaci, mnie nie sponsoruje, nie motywuje, więc żadnych reklam tutaj nie będzie. A jeżeli już coś naprawdę, tak jak na przykład odsyłam do książki do Kociego Mojo, momencik, przyniosę te książki, bo się nie przygotowałam. Kocie Mojo. To jest książka, którą każdy miłośnik kotów, każdy kocie opiekun moim zdaniem przeczytać powinien. Lektura po prostu obowiązkowa. I druga książka, i znowu to nie jest płatna reklama, nie jestem sponsorowana, po prostu to jest książka, o której mogę powiedzieć, że ona w momencie, kiedy została wydana, a ja ją kupiłam zupełnie przez przypadek, nikt mi jej nie polecał, tylko to były czasy pandemii i pomyślałam sobie, że skoro już jestem w domu, to fajnie byłoby ten czas jakoś wykorzystać i wtedy poprosiłam Mikołaja, aby zamówił mi książki o kotach, praktycznie wszystkie, jakie w tej chwili są, bo mam czas i mogę je poczytać i po tych, i może mam ogromne kocie doświadczenie i koty są ze mną od zawsze, no to więc mogłabym wychodzić z założenia, znowu zgasło mi światło. No, przepraszam, ale przynajmniej wiecie, że idzie to wszystko na, może nie na żywo, ale bez cięć technicznych. Więc wtedy poprosiłam Mikołaja, żeby mi zamówił dużo książek i chciałabym się dowiedzieć, co nowego i co w tej chwili, na ile ta wiedza o kotach się rozszerzyła, co kto pisze, do jakich książek Państwa mogę namawiać, o jakich po prostu nic nie będę mówiła i na nie nie wskazywała. I przeczytałam tą książkę i to było odkrycie dla mnie roku. Tak świeża myśl przewodnia, tak fantastyczny język, takie podejście. No,
Za nie mówiłam, po prostu za nie mówiłam. Nie chcę jej spoilerować, jeżeli ktoś nie, jeszcze jej nie przeczytał. Nie jest to książka kucharska, nie jest to książka właściwie tylko tak o kocim żywieniu, tylko to jest o zrozumieniu kocich potrzeb tak bardzo, bardzo szeroko. Dlaczego weterynarze nas nie do końca, kociarzy, tych świadomych kociarzy, rozumieją i popierają? Dlaczego mówią często nie to, co powinni? Dlaczego w ogóle ten świat jest taki, jaki jest i dlaczego tyle mamy błędnych wyobrażeń o kotach? Kochani, te dwie książki gorąco polecam. I właściwie no to jest, czasami zadaję pytanie, jak to się ze mną spotyka, czy przeczytał. Jeżeli nie przeczytał, to ja jestem o jajku przerażona, bo mówię, no dobra, no znowu zaczynamy to samo. Jak kiedyś mój taki mentor, cudowny matematyk, który podjął wyzwanie, żeby mnie nauczyć matematyki i mówił, spoglądał na mnie, i widział tą inteligencję matematyczną w moich oczach i mówi, no dobra, przeżyjmy to jeszcze raz. Ale dzięki niemu zaczęłam studia na Politechnice Łódzkiej, czyli zdałam jej egzaminy i na tej Politechnice się utrzymałam, więc tą matematykę opanowałam. Także i to mnie w momencie, kiedy ktoś pyta mi, że zadaje mi najbardziej oczywiste pytania typu 2 plus 2 to się równa, to mi ok, przeżyjmy to jeszcze raz i odpowiedzmy spokojnie. Dobrze, rozgadałam się. Tak, jestem, jak to mówiła Kasia, jestem, dobra, zabrakło mi słowa. Co chciałam Państwu jeszcze powiedzieć? Przygotowałam sobie tutaj tak, o tym, że 3 razy w tygodniu to już powiedziałam, że niczego nie mam zamiaru reklamować, to też powiedziałam, że te kocie pogaduszki będą inne niż wszystkiego, co się możecie spodziewać. Zaskoczę Was, bo to, że się na pierwsze spotkanie, otwarcie, to będzie z Patrykiem, czyli podsumowanie roku 2022, ale podejrzewam, że jak wypijemy tą butelkę wina, to polecimy dalej i nie tylko to będzie tylko będzie podsumowanie chyba. Myślę, że w ogóle jakiegoś pewnego okresu historii kotów w naszej rodzinie, więc powinno być ciekawie, szczególnie kiedy już ta butelka, albo będziemy otwierać drugą. Drugie spotkanie to będą te plany, a kolejne spotkania to jest to, czym Państwa absolutnie zaskoczę. I chciałabym tak zaskoczyć, abyście na te środy czekali tak niecierpliwie, jak to za moich czasów kiedyś się czekało na seriale, na kolejny odcinek i wtedy no, to było dużym przeżyciem, żeby to obejrzeć. I chciałabym tak poprowadzić te kocie pogaduszki środowe, abyście Państwo na nie naprawdę czekali. Ja coś jeszcze chciałabym powiedzieć. No dobra, 18, prawie 19 minut mówiłam, to chyba i tak jest dużo. Tak, co z pytaniami, o które dzisiaj na Facebooku prosiłam. Jeżeli tam podpięłam ten post z prośbą o zadawanie mi pytań. I te pytania będą spływały, one są tam, ten post jest podpięty. Wolałabym, jeżeli nie chcecie pytać pod postem, a wysyłacie mi wiadomości prywatne, czy one są na WhatsAppie, czy na wiadomości prywatnej, na Messengerze, SMS-ie, gdziekolwiek, nie ma problemu, ja je moment, znowu światło zrobię, bo w tym świetle wyglądam byle jak. Więc te wszystkie pytania od Was, prywatne, będę sobie zapisywała, starała się je jakoś pogrupować. Wcześniej uprzedzę, że jakiś temat na kocich pogaduszkach będę chciała poruszyć. Zbiję je w jakieś bloki tematyczne, inne będą o jedzeniu, inne będą o kocim futerku, inne będą no, jakoś tak, żeby nie płciutko ten temat potraktować, tylko tak dogłębnie. A jaka to będzie forma, to jest właśnie to, o czym mówię, że Was zaskoczę. Mam nadzieję, tak pozytywnie zaskoczę.
Więc to będzie tak. Będę też nagrywała, czyli będą te kocie pogaduszki zapisywane oczywiście na Facebooku, bo to jest taki, to jest ten kanał, do którego ja od lat się przyzwyczaiłam. Na Instagramie przyznam szczerze, że próbuję, no nie jest tam źle, ale ja naprawdę jestem z tego pokolenia, które Instagrama nie czuję. Jak mam wybierać Facebook, Instagram, to ja jestem za Facebookiem. Na Instagramie powinnam być, tak przynajmniej mówią dzieci, że nie można nie być, nie można nie wiedzieć. Chcę być tą nowoczesną, dojrzałą kobietą, więc tam też jestem. Na TikToku jeszcze nie byłam ani razu, a tym bardziej, no skoro nie przejrzałam TikToka, to tym bardziej profilu kospolowego tam nie znajdziecie. Ale te materiały, te, o których mówię, że będą dla Was dużą niespodzianką, będą także zapisane na YouTubie. Kocpol ma swój tam kanał, ale tam wrzucałam tylko te filmiki, które były zbyt ciężkie na stronie albo gdzieś się nie mieściły, więc to była taka przechowalnia materiałów, a nie coś, czym mogę się pochwalić, co systematycznie pracuję. Ale teraz będę z tego kanału również korzystać. Więc gdzie jestem? Na pewno 3 razy w tygodniu dostępna, czyli w środy, piątki online lub telefonicznie i wtedy też odpowiadam na maile, wiadomości i tak dalej. W soboty można do mnie przyjechać do domu, ale trzeba się wcześniej umówić. Czasami, gdy któryś z nas, ja czy Patryk, zachorujemy, wtedy no, spotkanie jest oczywiście odwoływane, ale staramy się je przenieść na później dodatkowo w kolejnym tygodniu, na przykład, żeby to był cały weekend, była sobota i niedziela. Jesteśmy ludźmi, więc normalnie funkcjonujemy tak jak, proszę nam wybaczyć, no ale to nie jest żadna firma z działem obsługi klienta, to nie jest, nie mamy, no nie mamy, tak, jestem ja i Patryk i czasami wykorzystuję w pełni świadomie moje dzieci, ale w tej chwili na ten moment jestem ja i Patryk, a skoro Patryk jest młodym tatą, no to też tak jest trochę mniej niż zwykle. Więc jestem 3 razy w tygodniu, jeszcze raz powtarzam, do dyspozycji Facebook, Instagram. Jak tam ktoś do mnie napisze, to ojejku, kiedy ja tam na pocztę zaglądam. Jakbyście mogli, to wolę WhatsAppa. Można do mnie dzwonić, pisać i na YouTubie się też, ale to za jakieś parę tygodni będzie chyba warto zaglądać. Na pytania będę odpowiadała też w tygodniu, jeżeli będę miała trochę więcej czasu, a ich się zbierze bardzo, bardzo dużo, to już poza tymi kocimi pogaduszkami po prostu zrobię kolejne takie robocze nagranie, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odpowiem w ten sposób, a później to spiszę i wrzucę na stronę internetową do zakładki FAQ, czyli tej FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeszcze parę słów o stronie. Jestem na pewno tą osobą, która przykłada ogromną wagę do prowadzenia strony internetowej. Uwielbiam to robić. Jest to moja forma takiego. Kiedyś kobiety wieczorami szydełkowały, robiły na drutach, haftowały, no różnymi rzeczami się zajmowały, a je to uspokajało, wprowadzało w taki dobry, no przede wszystkim uspokajało. Ja jak jestem, chcę odreagować, to wszystko wyłączam, siadam do komputera i sobie tak dzierkam na stronie, czyli obrabiam zdjęcia, przygotowuję opisy, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Łączę koty, kociaki z ich rodzeństwem, z tym, po prostu sobie tam dzierkam. Dlatego nawet ci, którzy już tą stronę kiedyś tam internetową odwiedzili, namawiam do częstego zaglądania, bo stale się coś na niej dzieje. Bo stale się coś na niej dzieje. Na tych zakładkach, które są najczęściej aktualizowane w górnym lewym rogu, zawsze jest data aktualizacji, więc nie trzeba nawet szukać, czy coś zmieniłam, tylko od razu wejść na górę i zobaczyć, czy zmieniła się data. A jeżeli się zmieniła, to znaczy, że została strona, znaczy ta podstrona zaktualizowana. Teraz
początku, od stycznia, tak gdzieś do marca, kwietnia, kiedy jeszcze nie ma prac ogrodowych, zamierzam te najbliższe 3 miesiące całkowicie tak wykorzystać do tego dziergania na stronie internetowej. Będę się przykładała do robienia zdjęć, filmików, materiałów, opisów, nagrań, wszystkiego. I ta strona będzie codziennie rozbudowana. Czyli nawet nie na Facebooku, nie na innych kanałach, tylko po taką merytorykę, taką no, po wiadomości, co się w hodowli dzieje, jakie mamy koty, czy są nowe mioty, czy ich nie ma, czy któryś kot z którąś kotką, czy cokolwiek hodowlanego, to stronę internetową. Jeżeli niektórzy na pewno zauważyli, że nawet na Facebooku nie wpisuję adresu strony internetowej www.ragdoll.pl, bo zwrócono mi uwagę, że jeżeli nawet odsyłam z Facebooka do jakiegoś innego miejsca, to Facebook, ten algorytm Facebooka to inaczej zlicza, inaczej nadaje temu inną uwagę, czyli jak gdyby mniejsze tracę na zasięgach, więc mówię, dobra, to ja w takim razie już niczego nie linkuję, nie podlinkuję, tylko mówię, że na stronie internetowej hodowli www, kilka kropek, a kto nas zna, no to wie, gdzie szukać, bo adres strony internetowej jest dokładnie taki jak nazwa rasy, czyli ragdoll.pl. Nie zmieniło się to od lat. Od zawsze tak jest i tak już mam nadzieję, że zostanie. Dobra, 26, prawie 27 minut nagrania, to chyba na tym koniec. Piszcie w komentarzach, czego byście chcieli ode mnie, co wam się nie podobało. Jeżeli coś, możecie mi jakieś rady podrzucić, to bardzo chętnie, w jakikolwiek temacie. Ja jeszcze tak technicznie naprawdę jestem tutaj do tych nagrań średnio przygotowana. Wiem tylko, jak być powinno, no ale tak jak dzisiaj się nie udało. To w takim razie do przyszłego tygodnia, do środy, do godziny 19:00. Zapraszam wszystkich serdecznie. Miłego wieczoru. No to jeszcze dorzuciłam Patryka, który był w drzwiach tuż przed tym nagraniem z kotami i ruszał. No i przez to nie mógł być na spotkaniu, jakie zaplanowałam. Koty zapakowane już do samochodu i pojechały. Zapraszam jeszcze na koniec na stronę internetową. Po otworzeniu w prawym górnym rogu znacie menu. Po jego rozwinięciu macie informację terminarz spotkań. Jeżeli wejdziecie w terminarz spotkań, otworzą wam się kocie pogaduszki online, klasyczne lub online. Jeżeli zejdziecie niżej, macie, oczywiście dla tych, którzy oglądają przez telefon, znajdziecie tam konkretne najbliższe dni i na samym końcu rezerwacja terminu spotkań. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko, wysłać informacje. I wtedy spotykam się z Państwem online i rozmawiamy tylko w cztery oczy na te tematy, jakimi jesteście zainteresowani. Także tą formę spotkań online polecam najbardziej, bo są takie absolutnie spersonalizowane pod Wasze potrzeby. Także namawiam gorąco, a na dziś do zobaczenia.